Halo, witajcie, Paraguay Life, jak zwykle. Mam na imię Zbyszek i chciałem Wam przede wszystkim podziękować za bardzo, bardzo nowych pytań, bardzo dużo nowych pytań, zadanych przede wszystkim osobiście. Wykorzystujcie pod spodem, proszę, proszę, bo do wszystkich naprawdę nie mamy czasu odpisywać. Ale dzisiejszy temat, porozmawiamy o podatkach. Jak Was to interesuje? Podatki od nieruchomości? Zostańcie ze mną. Powiem Wam w wideo, jak to u nas wygląda, ok? No tak, o podatkach można by tomy książek napisać, na pewno. Ja niechętnie to robię, wysądzę, że tak samo. Przede wszystkim, jeżeli podatki są zbyt wysokie i płacone praktycznie bez żadnej odpowiedzialności. Tak? Po prostu się płaci, płaci, płaci i nic z tego nie ma. Paragwaju wygląda ta kwestia trochę inaczej. My, jak wiecie, mamy tutaj dużo ziemi. Zawsze inwestowaliśmy w ziemię. Zarówno będąc w Polsce, w Niemczech, jak i w Paragwaju. Dlatego inwestycja w ziemię, w sumie w nieruchomości chociaż, powiedzmy sobie, ziemia nawet jest lepsza, zawsze była opłacalna. Dlatego to robiliśmy. I wierzcie mi, praktycznie nic złego nie możecie w życiu zrobić, jak zainwestować w dobrą działkę budowlaną. Dlaczego w działki budowlane? Prosta sprawa. Praktycznie ja zawsze kupuję, inwestujemy, zostawiamy to. Płacimy drobne podatki, o których zaraz wspomnę, żebyście się nie zdziwili. I praktycznie nie macie z tym żadnych problemów. Nie musicie grodzić, nie musicie dawać jeść działce, tak? Nie musicie zbytnio tego pielęgnować, nie musicie się o to martwić, nikt Wam tego nie ukradnie. Jest wiele plusów. No, wydaje mi się, że nie ma o czym dyskutować, że inwestycja w ziemię jest top inwestycją, ponieważ w banku, jeżeli zainwestujecie, co dostajecie? W PKO czy w innych, nie mówiąc o nazwach. 1%, jeżeli Wam dadzą, to już jest dużo. Tak? Dlatego inwestujcie w ziemię. Dobra, zawsze wspominasz mało, mało płacić, ile się płacimy. Dobra, dam Wam konkretny przykład. Pokażę Wam, no mówię tak, jak wspominałem parę dni temu, byłem w ratuszu, że tak powiem, żeby zapłacić podatki. Muszę Wam się szczerze przyznać, że trzy lata nie płaciliśmy. Problemu z tym nie ma praktycznie żadnego. Zapłaci się drobne odszkodowanie w wysokości mniej więcej 1 dolar w stosunku rocznym. Tak, 1 dolar w stosunku rocznym. Nie przychodzą do Was żadne pisma i tak dalej, i tak dalej. Macie święty spokój, po prostu płacicie albo nie płacicie. Oczywiście zapłacić musicie, ale nikt Wam głowy nie zawraca, nie wysyła co miesiąc, czy co roku, czy co 3 miesiące jakichś upomnień wielkich, znacie problemy. Jeżeli macie działki, znacie ten problem u siebie, tak? U nas w Paragwaju, praktycznie tak jak wspominałem, mamy sporo działek. Pokażę Wam właśnie, ile płacimy. Zrobię zdjęcie i na tym zdjęciu sądzę, że będzie w miarę widoczne, jak się te opłaty kształtują. W każdym razie, żeby podsumować, wydrukowane, foto jest dobra, tylko powiedzmy sobie, no jakość drukarki w urzędzie miejskim jakoś nie była najlepsza, no ale zdarza się. Ale powiedzmy sobie, za te pieniądze nie ma się co dziwić. Dlatego jeżeli nie widzicie na fotografii, ja Wam powiem tak, że powiedzmy sobie za działkę poza miastem, tak, nie mówię, że w mieście, to jest praktycznie przy Piribebuy, 200-300 metrów od praktycznie granicy miasta, za 2 hektary zapłaciliśmy w przeliczeniu na amerykańskie dolary, żeby Wam tej sprawy nie komplikować, zapłaciliśmy w granicach, powiedzmy sobie, 10 dolarów amerykańskich. Tak, dobrze usłyszeliście. 50 tysięcy guarani, mniej więcej, na dzień dzisiejszy odpowiada kwocie 10 dolarów amerykańskich. 10 w stosunku rocznym. Dlatego kara jest tym odpowiednio i wynosi 1 dolar rocznie. Nie ma problemu. Dlatego czemu nie inwestujecie?
I na to pytanie musicie sami sobie odpowiedzieć. Co robicie z waszymi, tak, z waszymi pieniędzmi, z waszymi oszczędnościami. Dlatego, wiecie, zawsze trzeba to, co się trochę ma, no trzeba gdzieś z głową zainwestować, żeby mieć na przyszłość. Nie? Ja nie mówię, że jeżeli macie powiedzmy 60-70 lat, to nie możecie inwestować. Naturalnie, że możecie inwestować. Przecież macie dzieci, macie swoje wnuki. I zamiast im zostawić jakieś ochłapy, będziecie mieli przynajmniej tą świadomość, że zrobiliście coś dobrego. Prosta sprawa. A więc przemyślcie to. $10 w stosunku rocznym. Płacimy podatku całkiem legalnie. Wiecie, wierzcie mi, z chęcią, naprawdę z chęcią idę do urzędu, porozmawiam z dziewczynami, z paniami. Wymienię im nowości. I cieszymy się, że żyjemy. Oni, że mają podatki, a ja, że tych podatków nie płacę tak wysokich, jak w innych państwach. Okay? A z tym optymistycznym akcentem dziękuję wam. Proszę jak zwykle zapisujcie się, subskrybujcie kanał, dajcie lajki w górę, łapki w górę i tym optymistycznym akcentem z ładnej pogody zaraz wam pokażę. O, niebieskie niebo. Dziękuję. Do następnego wideo.